wierzyli w streszczenie odcinka 1090. Melek skontaktowała się z Mahirem i poinformowała go, że jej córka jest w nie, dziewczynka jest w rękach jego matki. W 1090 odcinku Maajer obieca Melek, że zaopiekuje się jej córką. Maajer w 1090 odcinku obiecuje Melek, że osobiście zadba o bezpieczeństwo. Rulaj i Safak każą Emirhanowi oddać tablet. Chłopiec jest rozżalony, idzie do Tufana. Ten pozwala mu w sklepie grać. Elif pod groźbami Kilimet robi dobrą minę do złej gry i udaje przed domownikami, że ma dobre samopoczucie. Maajer po raz kolejny próbuje powstrzymać matkę i zapobiec dalszemu gnębieniu Elif i Melek. Kilimet i domownicy dostają wiadomość o śmierci Tarika. Maajer kupuje dla Elif telefon, aby mogła skontaktować się z nim. Prosi Asli, aby przekazała, co z tego wynika. Na antenie TVP emitowany jest już ostatni sezon Elif. Melek i Elif uciekły ludziom Tarika i zaczęły. Widma przeszłości nie do końca je opuściły. W ich życiu pojawiła się Asli, która zaczynała jako nauczycielka Elif, a dziś jest Ak. W domu Masajw zamieszkała jej siostra Kilimet Ozłem Sawas, która ponad 30 lat temu uciekła z ukochanym i nie kontaktowała się. Teraz chce się zemścić za to, co wydarzyło się w przeszłości i ukryć przed Masajd, kim naprawdę jest jej dawna. Elif, o czym jest seria? Melek pracowała jako służąca i zaszła w ciążę z synem bogatych pracodawców. Nie mówiąc ukochanemu o Kenan, przekonany, że kobieta go porzuciła, po pewnym czasie ożenił się i założył rodzinę. Tymczasem Melek urodziła córeczkę. Związała się z brutalnym pijakiem i hazardzistą, który postanowił sprzedać Elif gangsterom. Melek musi uciekać wraz z dzieckiem. Jej dawna koleżanka potajemnie zabiera Elif do domu jej biologicznej. Elif odcinek 1090. Poniedziałek 15 listopada 2021 roku o godzina 14 w TVP1. Sprawdź streszczenie odcinka.